W tym filmie chciałem omówić związek między różniczkowalnością a ciągłością funkcji w punkcie. Nie będę tutaj nic dowodził, raczej ograniczę się do rysunków i chciałbym, aby ten film pomógł w wyrobieniu pewnej intuicji, która z kolei uchroni Cię przed pewnymi często spotykanymi, czy też dosyć często spotykanymi błędami. Więc zakładam, że masz jakieś tam pojęcie, co to jest ciągłość, co to jest różniczkowalność funkcji w punkcie. Może przypomnę jeszcze, że różniczkowalność funkcji w punkcie to jest inne określenie na to, że funkcja w punkcie posiada pochodną. I może przypomnę, co to znaczy, że funkcja w punkcie posiada pochodną, czyli mam powiedzmy funkcję o dziedzinie rzeczywistej i wartościach rzeczywistych. No tutaj nie silę się na jakąś maksymalną ogólność, tutaj ta funkcja nie musi być określona dla wszystkich liczb rzeczywistych, wystarczy, aby była na przykład na jakimś przedziale określona. To teraz, co to znaczy, że taka funkcja ma pochodną w punkcie A, czyli f' od A, co to jest? No to jest, mówimy, że ta funkcja ma pochodną, jeżeli istnieje pewna granica przy x dążącym do A, takiego ilorazu różnicowego, mianowicie f od x minus f od A przez x minus A. No i teraz geometryczna interpretacja jest taka, że to jest po prostu nachylenie prostej, która przechodzi przez dwa punkty na wykresie, mianowicie punktów współrzędnych a i f od a oraz x i f od x. No i patrzymy, co się dzieje z tym nachyleniem, jeżeli ten punkt zbliża się do a, prawda? To jest zawarte w pojęciu tej granicy, to jest definicja. Może innym sposobem zapisu, który też często spotykamy, mianowicie to x minus a, jeżeli sobie nazwiemy h, minus a to jest h, czyli x to będzie a plus h i wtedy dążenie x do a oznacza, że h dąży do zera, czyli drugi sposób bardzo często spotykany to jest granica przy h dążącym do zera f od a plus h minus f od a podzielone przez h. To jest druga forma, no, która zawiera tę samą treść. Teraz pierwszą rzeczą, którą chciałbym tutaj powiedzieć, jest to, że jeżeli funkcja jest w danym punkcie różniczkowalna, to musi być w tym punkcie ciągła. Czyli jeszcze napiszę, jeżeli, taki fakt, jeżeli f' od a istnieje, czyli jeżeli funkcja w danym punkcie ma pochodną, to f jest ciągła w punkcie A. Innymi słowy, nie istnieją funkcje, które w punkcie A są różniczkowalne, a nie są w takim punkcie ciągłe. Teraz intuicja jest mniej więcej jasna, no bo jak badamy ciągłość, ciągłość w punkcie A, to oznacza, że jeżeli x dąży do A, to f od x dąży do f od A. No, gdyby f od x nie dążyło do f od A, no to zobaczmy, tutaj mamy taki iloraz, mianownik dąży do zera, cały iloraz ma granicę, wobec tego no raczej licznik też musi dążyć do zera. Prawda? I to jest mniej więcej ciągłość funkcji w punkcie. To jest taka intuicja, zaraz narysuję, zobaczymy na kilku przykładach, jak to wygląda. Teraz innym sposobem sformułowania tego jest następujące stwierdzenie, że jeżeli funkcja jest nieciągła w punkcie A, to pochodna nie istnieje. Może napiszmy, jeżeli f nie jest ciągła w A, to nie jest w A różniczkowa. Tak? Czyli jeszcze raz, funkcja musi być ciągła, aby mogła być różniczkowalna. No i zobaczmy teraz może, dlaczego tak jest, prawda? Tak rysunkowo. Powiedzmy, że mamy przykład funkcji nieciągłej. To jest taki najprostszy przykład funkcji nieciągłej, czyli to jest funkcja stała na jednym przedziale, stała na drugim i tutaj ma taki skok, czyli jej wartość w punkcie, to jest powiedzmy punkt A i jej wartość w punkcie A to jest tyle, a tu jest takie kółeczko otwarte. No i teraz zobaczmy, co się dzieje, jak liczymy takie nachylenie, prawda? Co się dzieje z nachyleniami takich siecznych? Czyli co? Bierzemy sobie pewien punkt x, tutaj.
Powiedzmy, że jesteśmy na prawo od punktu A. No to co? I bierzemy prostą, która przechodzi przez A, F od A i X, F od X. No to co to jest za prosta? No to jest ta pozioma prosta, prawda? Jak X jest tu, 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 to cały czas to jest pozioma prosta. No i to nachylenie jest 0, prawda? Bo F od X jest równe F od A dla każdego X, które leży tutaj na prawo od A. No dobrze, a co się stanie, jeżeli weźmiemy sobie X tutaj? No to widzimy, że tak, to jest taka prosta, tak? A F od A to jest tutaj, czyli to jest taka prosta. No ona ma jakieś tam nachylenie. Potem zbliżamy się z X tutaj. No to widzimy, że takie mamy, taką mamy prostą. Potem tutaj mamy taką prostą. Potem tu mamy tak i tak dalej. No widać, co się dzieje z tymi prostymi. No ich nachyl, te proste stają się coraz bardziej pionowe, prawda? Coraz bardziej pionowe, przy czym ich nachyle, współczynniki kierunkowe są ujemne, prawda? Czyli widać, że tutaj jak z lewej strony zdążamy do punktu A, zbliżamy się z X do punktu A, no to te nachylenia tych prostych dążą nam do minus nieskończoności, prawda? Czyli ta granica tutaj nie istnieje, prawda? Bo wprawdzie z jednej strony z jednej strony ta granica istnieje, jeżeli z x zbliżamy się z prawej strony do a, to mamy tę granicę, ona jest stale równa 0, stale te wartości są 0, więc granica też jest 0, taka prawostronna granica, no natomiast z lewej widzimy, że te nachylenia nam rosną, rosną i nie ma żadnego tutaj ograniczenia. Dowolnie duże, ujemne nachylenie możemy uzyskać, jeżeli z x dostatecznie blisko się do a zbliżymy z lewej strony. No jeszcze jeden przykładik, weźmy może taką funkcję, która jest też inny przykład nieciągłości, czyli powiedzmy mamy coś takiego i narysujmy sobie wykres funkcji, który by powiedzmy wyglądał tak. I co? I teraz powiedzmy, że w jednym punkcie ta funkcja ma taką nieciągłość, bo to tutaj wymarzę. Dobrze, czyli ta funkcja tutaj ma, czyli ona, tak? A jej wartość jest tutaj, tak? Powiedzmy. Ma taką nieciągłość usuwalną. No, ona by chciała mieć wartość tu, ale ktoś wyjął ten punkt i wstawił tutaj. I to jest nasz punkt A. No i znowuż patrzymy, co się dzieje, tak? Znowuż, jeżeli z X jesteśmy tutaj, na prawo od A, tak? Bierzemy X, no tu jest A, F od A jest tutaj. No i znowuż mamy te, prawda, kolejne takie te sieczne, te proste, właśnie nie sieczne, tylko te proste, prawda, o współrzędnych x, f od x, a, f od a, łączymy, no i widać, że nachylenia z jednej strony tutaj no, dążą nam do plus nieskończoności, no natomiast jak będziemy mieli x, powiedzmy, z tutaj, jak bierzemy x, no to widać, bierzemy takie proste, potem takie, potem tutaj coraz bliżej, widzimy, że znowuż te nachylenia są coraz większe, i znowuż tym razem z jednej strony dążą jakby do plus nieskończoności, a z drugiej do minus nieskończoności. I znowuż ta funkcja nie jest różniczkowalna w punkcie A. No i to są takie najprostsze nieciągłości. No, znowuż nie jest tutaj moim celem dowód, ale to tylko taka intuicja, prawda? Że jeżeli rzeczywiście ta funkcja ma skok, to te nachylenia no przynajmniej z jednej strony muszą dążyć do nieskończoności, o ile w ogóle mają granice. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że takiej granicy w ogóle nie będzie, bo ta funkcja będzie na przykład tutaj tak oscylować. No może spróbujmy jeszcze narysować taką, że w ogóle taka granica może nie istnieć. Spróbujmy, zobaczmy, na przykład taką funkcję narysujemy. Oj. Narysujmy taką funkcję, powiedzmy. Wartość tu by miała taką, a ona by jakoś wyglądała tak, że ona by sobie tak oscylowała tutaj i tak dalej, i tak dalej. Jakby ktoś chciał się, co to jest za funkcja, na przykład f od x to by było sinus 1 przez x dla x większego od 0 powiedzmy i 0 dla x równego 0. Znowuż to jest funkcja, która jest nieciągła i widać, że jak x jest coraz bliższy 0, to ten 1 przez x się rośnie. No i ten sinus jest taki oscylujący i widać, że teraz jak będziemy brali tutaj te kolejne punkty, no te kolejne proste, no to tak albo się nam zdarzy taki przypadek, prawda, to nachylenie może być bardzo duże, albo jak się troszeczkę przesuniemy, no to trafimy na punkt tutaj i taka prosta jest taka, prawda? Czyli jest na przemian jakby te wartości tutaj mogą być zarówno bardzo
bliskie plus nieskończoności, jak i minus nieskończoności. Tak? Te proste mogą być, będą prawie pionowe, ale albo o dodatnim nachyleniu, albo o ujemnym. Czyli podsumowując, funkcja, która jest nieciągła w punkcie, nie może być w tym punkcie różniczkowalna. Czyli ciągłość jest warunkiem, jak to mówimy, koniecznym różniczkowalności. No a jak jest odwrotnie? I to jest właśnie ten często spotykany, chyba jeszcze częściej spotykany błąd, no bo o ile na ogół, prawda, wszyscy wiedzą, że funkcja musi być ciągła, aby była różniczkowalna, to często spotkać można, że właściwie różniczkowalność i ciągłość to jest to samo. No i to oczywiście jest spowodowane jakimś tym, że wszystkie te takim powodem, że elementarne funkcje, które znamy, z którymi pracujemy, to na ogół one są właśnie i ciągłe, i różniczkowalne, tak? Albo po prostu różniczkowalne. Wtedy automatycznie muszą być ciągłe. Natomiast warto mieć w głowie taki przypadek bardzo prostej funkcji, która jest ciągła, no a która nie jest różniczkowalna. I teraz właśnie o takim najprostszym przykładzie, który zawsze dobrze jest mieć w głowie taki prosty przykład, żeby sobie uświadomić, że także różniczkowalność i ciągłość to są inne rzeczy. Taką funkcją, którą chciałbym narysować tutaj, to jest bardzo prosta funkcja, powiedzmy f od x, no tu jest c, nas, tak, niech to będzie c, to jest moduł x minus c, czyli funkcja moduł x przesunięta. No i teraz jeżeli się zapytamy, to jest oczywiście funkcja ciągła, i teraz jeżeli się zapytamy, czy ona jest różniczkowalna, no więc może jeszcze taka uwaga, że no w każdym punkcie poza tym punktem c, no to jasne jest, że ta funkcja jest różniczkowalna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wezmę jakiś punkt tutaj x, tak, jeżeli popatrzę sobie na definicję pochodnej, no to tam jest granica, prawda? Czyli na to, czy funkcja jest różniczkowalna w jakimś punkcie A, no ważne jest, jak ona się zachowuje tutaj, ponieważ idziemy z x do A, badamy ten iloraz różnicowy, jak x jest bardzo blisko A, to ważne jest, jak ona się zachowuje na jakimś malutkim przedziale wokół punktu A. Czyli jeżeli tutaj wezmę jakiś punkt, no może A go nazwę tutaj, jeżeli mój A jest poza punktem C, no to na małym przedziale wokół tego A mam do czynienia z funkcją po prostu liniową, no albo minus x, albo plus x, tak? I jasne jest, że tutaj wszędzie te pochodne, to nachylenie jest stałe i to będzie minus 1, a tutaj pochodna będzie plus 1. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie punkt C, no to co? To jeżeli, znowuż, jeżeli bierzemy x bierzemy sobie z prawej strony, tutaj powiedzmy x, no to te nasze proste, no to są zawsze, to jest zawsze ta prosta, prawda? I to nachylenie tutaj jest stale równe 1. Czyli jakby z prawej strony, jak się zbliżamy, to mamy, to ten iloraz różnicowy, on jest stale równy 1 tutaj, prawda? Jak x jest większe od c, no to tutaj mamy zawsze 1. Natomiast jeżeli bierzemy x z lewej strony, czyli tutaj bierzemy x, no to znowuż tym razem te proste wszystkie to są te proste, to jest ta prosta i te nachylenia są zawsze minus 1. Czyli jakbyśmy powiedzieli, te jednostronne granice istnieją, granica prawostronna tego ilorazu różnicowego jest 1, granica lewostronna jest minus 1, ale granica nie istnieje i wobec tego ta funkcja tutaj nie jest, ta funkcja moduł x minus c nie jest różniczkowalna w punkcie c. No i to jest taki najprostszy przykład funkcji, która jest ciągła, ale nie różniczkowana.